Od pierwszego przypadku zarażenia się koronawirusem w Europie minął już niemal rok. Przez ten czas wdrożono wiele procedur zapobiegających przyrostowi zakażeń. Część z nas nauczyła się żyć z myślą o niewidzialnym zagrożeniu, jednak dla osób starszych to zagrożenie jest szczególnie niebezpieczne, bo jak wiadomo, to właśnie oni są w grupie podwyższonego ryzyka. Nie wolno wychodzić starszym ludziom, teraz seniorom, chodzić po sklepach, bo to się boję tej epidemii, proszę pana. Nie mam siły na tyle zakupy zrobić, to mi ciężko przychodzi, bo już człowiek starszy jest, tyle lat mam przecież, już 84 lata. W Kraśniku trwa akcja Wspieraj seniora, której głównym celem jest pomoc dla osób w wieku powyżej 70 lat. Inicjatorem działań jest miasto Kraśnik wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Cały proces odbywa się szybko i bez większych formalności. Aby osoba starsza mogła uzyskać wsparcie, musi telefonicznie skontaktować się z pracownikiem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, a następnie poczekać na telefon od pracownika z kraśnickiego MOPS-u. Każdy z urzędników, który wybiera się do seniora, ma przy sobie identyfikator. Pracownik w pierwszej kolejności przychodzi do mieszkania z potrzebnymi dokumentami oraz przeprowadza rozmowę konsultacyjną. Może jakiś obiad czasem, bo też taki człowiek nie jest w stanie taki, żeby sobie na bieżąco coś gotować, nie? I po prostu jakieś zakupy, tam mleka, jakieś chleb, jakieś te inne tam, wie pan, artykuły spożywcze takie. Po ustaleniu szczegółów pomocy pracownik jest gotowy, aby świadczyć usługi wsparcia. Polegają one głównie na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Koszty zakupów pokrywa senior. W ramach projektu Wspieraj seniora możliwa jest również pomoc w załatwieniu spraw urzędowych lub na przykład w opłaceniu rachunków. Z programu mogą korzystać również osoby przed 70 rokiem życia, ale tylko w przypadkach szczególnych, o których decydują warunki zdrowotne, sytuacja rodzinna oraz społeczna. Cała akcja ma na celu ograniczenie konieczności wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii ze względu na ich bezpieczeństwo. Zgłoszenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a wsparcie świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. Akcja potrwa do 31 grudnia tego roku.